Czy Boże, coś wam powiem. Diabeł zawsze stara się zburzyć w nas dzieło Boga, siejąc podział w ludzkim sercu. Pomiędzy duszą i ciałem. Pomiędzy człowiekiem i Bogiem. W relacjach społecznych, międzynarodowych. Zło sieje wojnę. Bóg jest twórcą pokoju. To powiedział papież Benedykt. Te słowa w dzisiejszym czasie, gdy trwają konflikty zbrojne pomiędzy Ukrainą a Rosją, pomiędzy Izraelem a Palestyną, są bardzo potrzebne. Zło nie znosi spokoju. Wszelki porządek działa na nie jak przysłowiowa płachta na byka, bo drażni i wywołuje w nim agresję. Spokój, jaki jest w człowieku, sprawia, że ów zły duch będzie szukał sposobności, żeby zaatakować z jeszcze większą siłą. O tym dziś mówi Jezus, gdy opowiadał o wymiecionym i posprzątanym mieszkaniu, czyli o naszym sercu. Wypędzony jeden demon ściągnie ze sobą kolejne, żeby zniszczyć to, co Boże, i wprowadzić swój porządek, a właściwie bałagan. Bo człowiek pod wpływem złego nie jest w stanie zrobić niczego, co może być dobre. Dlatego Jezus dla naszej obrony przed wpływem złego i przede wszystkim dla naszego umocnienia mówi dobitnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ja bym może jeszcze powiedział, że kto nie jest za Jezusem, ten staje przeciw niemu. W końcu bycie za Jezusem to nie jest ucieczka przed odpowiedzialnością, ale wierne podążanie za Mistrzem. Wiem, że bycie z Jezusem może się odbywać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zgoda na panowanie Jezusa w naszym życiu, ale na naszych warunkach. To znaczy, że to my wybieramy, co nam najbardziej z Jego nauczania pasuje i odrzucamy to, co wymaga od nas zbyt wiele. Korzystniejszym jednak dla nas jest ten drugi sposób, kiedy wiernie idziemy za Nim i przyjmujemy to, co On nam proponuje. Zapewne po wielu próbach, kiedy chcieliśmy żyć po swojemu, musieliśmy pogodzić się z porażką. I raczej nie mamy zbyt wielu sił, żeby dalej upierać się przy swoim. Ten proces zmiany zdania, czyli myślenia, nazwiemy nawróceniem. Jednak nie wystarczy tylko opamiętać się i przyznać, że to był błąd. Do tego wszystkiego należy jeszcze włączyć codzienne zawierzanie swojego życia Panu Bogu. Nie dajmy się zwieść, że my coś możemy zrobić, skoro taką siłę zniszczenia pokazuje nam demon. Czy my się z nim możemy siłować, skoro on nas przewyższa inteligencją i doświadczeniem w manipulowaniu faktami? Wybór Jezusa w każdej sytuacji naszego życia jako Pana, to znaczy prowadzić życie autentyczne w oparciu o Jego Słowo, które chroni nas przed pociskami złego. Święty Cezary z Arles powiedział: skoro Chrystus swoim przyjściem wyrwał demona z naszych serc, aby przygotować w nich swoją świątynię, starajmy się ze wszystkich sił z Jego pomocą, aby nie został w nas znieważony przez nasze złe uczynki. Powszechnie wiadomo, że pokonanie złego ducha i skutków jego działania w życiu, czyli grzechu, to nasze najważniejsze indywidualne zadanie. Prawdą jest, że Bóg nie wyzwoli nas ze zła bez naszego udziału i zaangażowania. Ale pokonanie zła nie jest naszym samotnym sukcesem. Tylko Jezus ma moc tego dokonać. Nie ma w Nim żadnej złej woli wobec nas. Jest tylko i wyłącznie pragnienie, byśmy mieli życie pełne pokoju i w obfitości. Byśmy byli dalece od zniszczenia i rozłamów, a dążyli do budowania i jednoczenia wszystkich. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.